Partnerem programu Regionale Tête-à-Tête jest antykwariat Pan Paser. Witamy Państwa w kolejnej odsłonie programu Regionale Tête-à-Tête. Państwa i moim gościem Magdalena Woch, do niedawna pracownik Zamku Książ, a obecnie pracownik Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ale i też germanistka, jeżeli wszystko dobrze powiedziałem. Doskonale, dzień dobry i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Pozwolisz, Magdo, że przedstawię kolejny obraz Alfreda Oruby. Jest to Katedra Wrocław, obraz, który jest w całej kolekcji Oruby. Jeżeli jesteście zainteresowani oczywiście malarstwem, podczas wywiadu wyświetla się numer telefonu do antykwariatu Pan Paser, który jest naszym partnerem i tam możecie dowiedzieć się więcej, a nawet i zakupić taki obraz. Ale pozwolisz, że już będziemy rozmawiać o tym, jak to się stało, że w ogóle, mimo że jesteś germanistką, zajęłaś się historią sztuki i tak naprawdę historią też szukania pewnych artefaktów. Sprawa wygląda tak, że ja jestem takim w tej chwili już spełnionym historykiem czy historyczką, natomiast kiedy zaczynałam moją edukację w szkole średniej, to zdecydowałam się na pierwsze liceum, na klasę o profilu Biolchem, ale tylko i wyłącznie z tego powodu, że tam była klasa z rozszerzonym językiem niemieckim, a ja zawsze byłam językowcem, języki przychodzą mi z łatwością, ich nauka. No i w trakcie tego właśnie, tego czteroletniego cyklu kształcenia okazało się, że ten niemiecki stał się taką moją wielką pasją. A ponieważ miałam zajęcia z panią profesor, która oprócz uczenia nas gramatyki niemieckiej, wtłaczania nam do głowy miliona słówek, bardzo dużą wagę poświęcała również, abyśmy czytali po niemiecku i to różne rzeczy, bo to były i współczesne gazety niemieckie, ale również powieści, oczywiście te prostsze i mniej objętościowo wymagające, ale też podrzucała nam stare przedwojenne przewodniki. Przepraszam, że tu ci przerwę, bo też trzeba powiedzieć, widzą, że język pisany niemiecki jest zupełnie inny od tego właśnie, którym mówimy po niemiecku. Oczywiście, ten potoczny język to jest coś zupełnie innego, ale ja miałam to szczęście, że pani, o której wspominam, pani profesor Dubińska z pierwszego liceum, niestety już nieżyjąca, była autochtonką. Ona pochodziła z rodziny, w której językiem domowym, tym ojczystym był język niemiecki, później język polski. Więc oprócz tego osłuchania się takiego i z językiem właśnie potocznym, i z językiem literackim, zdarzyło się tak, że wpadł mi w rękę pewien przedwojenny przewodnik po Wałbrzychu. Ja się strasznie wtedy tym Wałbrzychem zainteresowałam. A potem, kiedy na studiach na trzecim roku miałam praktykę w pierwszym liceum pedagogiczną, okazało się, że no, wstrzeliłam się w bardzo dobry moment, ponieważ myśmy wtedy organizowali takie, to było chyba 80-lecie szkoły niemieckiej, 50-lecie szkoły polskiej. No i wtedy mieliśmy takie szczęście, że przyjechali do nas przedwojenni absolwenci naszej szkoły, ci do 1939 roku, którzy, 5 autokarów, to był naprawdę wyczyn, a ja byłam wtedy obsługą tłumaczeniową tejże imprezy, tudzież po prostu komitetem organizacyjnym. No i okazało się, że ze strony niemieckiej mamy takich 4 cudownych absolwentów naszej wspólnej już wówczas, jak pokazała historia szkoły, którzy zabrali mnie pewnego dnia na wycieczkę po Wałbrzychu, a właściwie po Waldenburgu, po tym Wałbrzychu z ich dzieciństwa. I ja wtedy pomyślałam sobie, przecież to jest zupełnie inne miasto. To jest zupełnie coś innego i to był ten moment, kiedy postanowiłam, że historią Wałbrzycha się zajmę, a później, no oczywiście był Zamek Książ, moja wielka miłość. Właśnie, jak to się stało, że ty trafiłaś do zamku? To kolejny przypadek w moim życiu, ponieważ ja z zamkiem współpracowałam już dużo, dużo wcześniej, również jako tłumacz. Byłam tłumaczem podczas konferencji historycznych i tych współczesnych, to znaczy dotyczących współczesności, czyli na przykład systemów totalitarnych, ale również no, takich szeroko pojętych historii. Pewnego dnia dostałam propozycję od ówczesnego prezesa, czy nie przyszłabym do zamku na pół etatu, no bo brakuje kogoś z językiem niemieckim. A ponieważ ja wtedy pracowałam na uczelni, gdzie pensum dydaktyczne pozwalało mi na to, aby jeszcze gdzieś podjąć pracę właśnie w niepełnym wymiarze, no to znalazłam się w tym zamku, konferencje konferencjami, a ja zaczęłam zajmować się historią, to znaczy jakby odtwarzać zamkowe archiwum i historię zamku, bo kiedy
Zaczęłam moją pracę, to był rok 2007 w Zamku Książ. Bywałam tam dwa razy w tygodniu, natomiast okazało się, że przewodnicy pracują właściwie na jednym tekście źródłowym, to znaczy na bardzo dobrym, jak na owe czasy, przewodniku pana Szyperskiego oraz na właściwie bazują na Tańcu na wulkanie, czyli na tej okrojonej wersji polskiego tłumaczenia pamiętników księżnej Daisy. Zaczęły się moje wyjazdy do Archiwum Państwowego, gdzie jest to ogromne archiwum akta majątku Hochbergów i ja się w tym miejscu zakochałam. Po prostu każdy kontakt, mimo alergii na kurz i to, co tam się znajduje w tych teczkach, no bo powiedzieć trzeba, że to jest ciągle takie nie do końca zbadane archiwum. To znaczy są teczki, gdzie na fiszce jest dużo i to znanych nam nazwisk, ale otwierałam też takie teczki, które po prostu ja już wówczas właśnie w pierwszej dekadzie lat 2000 pracowałam w maseczce, ponieważ no, otwierałam teczki, do których nikt nie zaglądał, chociażby od zakończenia II wojny światowej. Właśnie, co tam ciekawe? Coś ciekawego, jakiś smaczek mogłabym sprzedać? Chyba najfajniejszym, to znaczy tam jest w ogóle tak dużo fajnych materiałów, że ja muszę powiedzieć, że dla mnie wszystko było ciekawe. No może poza sprawami rybołówstwa, ale życie domowe Hochbergów, czy architektura przebudowy Zamku Książ, to jest coś, co rzeczywiście czyli można tam znaleźć. Zamkowa po prostu w pełnym wydaniu. 34 tysiące archiwalnych teczek zachowanych od początku praktycznie pobytu Hochbergów w zamku, czyli od wieku XVI. Tam jest najmniej tych materiałów, ale wiek XVIII, chociażby Konrad Ernst Maksymilian, ten od sali Maksymiliana, to jest w ogóle, no już, to się zaczyna po prostu tam coś fantastycznego. Natomiast chyba muszę powiedzieć, że najbardziej ja wtedy też zaczęłam się bardzo mocno zajmować księżną Daisy, ponieważ to był rok 2011, kiedy Telewizja Polska, nasz oddział wrocławski, pan Maciek Kieres Okisu postanowili zrobić fabularyzowany dokument o księżnej Daisy. Zresztą kolejny rok 2012, a później 13 był taki naznaczony na Dolnym Śląsku właśnie tym, że Daisy była patronką tego roku. No i rzeczywiście, kiedy zaczęłam się tą Daisy tak mocno zajmować, to kiedy badałam jedną teczkę i to była teczka z przebudowy 1909-1923, czyli z założenia powinny tam się znajdować tylko dokumenty budowlane. Szukałam, nie pamiętam już czego, i nagle się okazało, że w tej teczce, i to wcale nie w archiwum Hochbergów, ale w archiwum ówczesnego niemieckiego konserwatora zabytków, bo to on już wówczas wydawał pewne decyzje, znalazłam dokument z 1935 roku, który został tak wetknięty pomiędzy karty te budowlane. No i co się okazało? Że jest to dokument sygnowany podpisem lekarza uzdrowiskowego z Niedersalzbrunn, czyli z wtedy Szczawienka, ale Szczawienko było wtedy częścią Szczawna Zdroju, czyli miejsca, w którym my się dzisiaj znajdujemy, który na stronie A4 w bardzo taki fachowy, ale też wyczerpujący sposób opisywał atak serca, którego w roku 1935 doznała księżna Daisy. Ona to jest ten dla niej taki bardzo kluczowy moment, ponieważ ona z Monachium wówczas przyjeżdża z powrotem i już na stałe, jak się potem dowiadujemy, do Wałbrzycha, to znaczy najpierw do książa, potem do Wałbrzycha. I to jest raport o stanie zdrowia księżnej po właśnie tym ataku, który pan dr Haufe, czyli ten lekarz uzdrowiskowy i jednocześnie lekarz kolejowy w Niedersalzbrunn, czyli ważna persona, sporządził dla syna księżnej Daisy, Jana Henryka XVII, który wówczas już przebywał w Londynie. I to było takie po pierwsze zaskoczenie, że tu sprawy budowlane, kubiki, nie wiem, jakichś zapraw cementowych i nie wiem czego jeszcze, a tu nagle taki dokument, który też pokazuje nam i pozwala nam badać życie księżnej od takiej trochę innej strony, no bo my ją znamy jako tą piękną panią na Zamku Książ, właścicielkę tego długiego z sznura pereł, no a tu jest taka kobieta z krwi i kości, chora. Tu nasuwa mi się pytanie dotyczące II wojny światowej, bo wiemy, że podziemia, budowa tych tuneli, które dzisiaj nie wszyscy wiedzą, do czego jeszcze miały służyć. Oczywiście. Czy też były dokumenty związane z II wojną światową? Właśnie z tą II wojną światową, jeśli chodzi o Rize jako takie, a o książ przede wszystkim, to jest pewien kłopot. To znaczy kłopot polega też jakby na tym, że ja się II wojną światową nigdy tak dogłębnie jak Hochbergami nie zajmowałam, więc to nie był mój priorytet podczas poszukiwań. Natomiast od osób, które się zajmują tą historią, wiem, że rzeczywiście panuje pewien deficyt, jeśli chodzi o dokumentację. Ciekawe, czy to celowe było, żeby nie... To jest pytanie, które wszystkich jakoś nurtuje. Myślę sobie, że po części pewnie tak, natomiast z drugiej strony sprawa wygląda tak, że dokumenty się gdzieś pojawiają, no bo przecież pamiętajmy, nie dalej chyba, jeśli się nie mylę, 3 lata temu potężny zbiór dokumentów Rize znalazł się podczas inwentaryzacji księgozbiorów na Uniwersytecie Karola w Pradze. I tam się nagle okazało, że no rzeczywiście jest to bardzo logiczne, ponieważ i organizacja TOT i Niemcy, którzy tutaj prowadzili te roboty, mówię o wojskowych, oni się wycofywali przez ówczesną Czechosłowację, szli do Bawarii, czy jechali do
Bawarii. Więc ten wątek czeski rzeczywiście jest bardzo mocno gdzieś ujęty w historię Rize. Natomiast te dokumenty się pojawiają, ale ja myślę, że chyba każdy, kto się zajmuje historią drugowojenną Dolnego Śląska, musi albo ma już taką świadomość, że to nie jest taka obfitość dokumentów, jak na przykład przy właśnie rodzie Hochbergów, czy chociażby przy drugim znakomitym śląskim rodzie, bo ja muszę to powiedzieć, zafascynowało mnie drugie archiwum, archiwum Szafgoczów z Cieplic i z Jeleniej Góry, no wcześniej oczywiście z Chojnika i z Bolkowa. Ród, który ma równie duży zasób archiwalny na Pomorskiej we Wrocławiu, jak nasi Hochbergowie, bo tych teczek jest tam naprawdę dziesiątki tysięcy, więc jakoś chyba łatwiej nam się badawczo poruszać ciągle jeszcze w tej historii oddalonej niż tej najbliższej nam. Tu ci postawię kropkę, ponieważ chciałbym zapytać i powiem ci w ogóle dygresję, że w pewnym czasie kilku moich znajomych, ty wiesz, że Magdy nie ma na zamku? Mówię, nie wiem, a nie wiesz, gdzie jest? Ja mówię, nie wiem, sprawdzę. I dowiedziałem się, że właśnie pracujesz w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Czym zajmujesz się teraz Muzeum Porcelany? No rzeczywiście pracuję w mojej drugiej miłości historycznej, bo Zamek Książ jest dalej w moim sercu, ale przychodzi taki moment, że jest moment albo potrzeba zmian. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ja tam zajmuję się wszystkim, co jest związane z historią, z projektami, ale też z projektami współczesnymi, bo przecież staramy się pozyskiwać środki chociażby na rozbudowę naszych kolekcji, ale przede wszystkim zajmuję się tym, co jest taką moją wielką miłością, czyli tworzymy na nowo jakby rynek wydawniczy, to znaczy to jest za dużo może powiedziane, będziemy tworzyć publikacje, czy już pewne publikacje są chociażby w recenzji naukowej i chcemy je wydawać i chcemy troszeczkę właśnie opowiadać o Wałbrzychu, o historii porcelany, ale nie tylko, przez również nasze publikacje książkowe i to jest właśnie moja działka. Właśnie tu zauważamy, w ogóle my jako mieszkańcy, ale też i osoby przyjezdne, że muzeum się zmieniło, prawda? Przez kilka lat nie tylko wizualnie, nie tylko, że tak powiem, ekspozycyjnie, ale również wystawowo. Są wystawy dedykowane, zaczyna się dziać coś więcej niż było, czyli rozumiem, że w naukowy sposób też zaczyna się dziać coś więcej niż było. To znaczy, powiem tak, my mamy fantastycznych kustoszy naszych działów, czy historii regionu i miasta, miasta i regionu, czy ceramiki, którzy są naprawdę fachowcami w swojej dziedzinie i to się cały czas rzeczywiście dzieje, ale ja też to zauważam, że muzeum stało się muzeum takim bardziej europejskim i muzeum przyjaznym i nowoczesnym. No bo jakby kiedy rozmawiam z moimi z kolei znajomymi, którzy mówią do mnie, muzealnictwo to generalnie nuda, tak? Jest jakiś taki przekaz. Natomiast my staramy się właśnie jakby troszeczkę odmitologizować to pojęcie, że muzeum nie jest miejscem, że wielu ludzi cały czas uważa, że muzeum to są te filcowe kapcie, które ja wspominam z dużą radością jako dziecko, ślizgając się po parkietach, prawda? Licealne wycieczki. Licealne wycieczki i właśnie przymus. Idziemy do muzeum, no bo gdzie tu pójść? Jedziemy do książa, no bo gdzie tu pójść? Natomiast wydaje mi się, że my tu w Wałbrzychu też to, że jesteśmy muzeum kameralnym, to znaczy, że jesteśmy muzeum takim bardzo przyjaznym, małym, po części też wnęczarskim, no bo przecież u nas w którymś momencie przechodzi się przez ciąg turystyczny, który jest wystylizowany na wnętrza, w jakich mogli mieszkać Alberti, a wcześniej twórcy naszego pałacu Zonabendowie. To, że muzeum umieszczone jest w ogóle w jedynym pałacu mieszczańskim w naszym mieście, no to jest taki bardzo jego zasadniczy plus, natomiast sama kolekcja, która eksponowana jest w przeróżny sposób, no bo w ten tradycyjny mamy nasze kabloty wystawiennicze w sali śląskiej i w sali europejskiej, ale właśnie mamy filiżanki, mamy przybory do pisania, kałamarze, piaskownice, które znajdują się na oryginalnych sekreterach czy sekretarzykach z epoki. Mamy bardzo dobrą narrację, jeśli chodzi o audiogajdy. Muszę to powiedzieć, że to jest taka żywa historia i tak sobie myślę, że rzeczywiście to muzeum się zmienia. Muzeum jest też otwarte na inne wydarzenia niż tylko te związane z porcelaną. Tutaj ci przerwę, bo tak, jest oprowadzanie po starówce, tak. Ale też jest muzeum otwarte na Kościół Zbawiciela. Tak. I tu chciałem cię zapytać właśnie, jak wygląda ta współpraca, bo wiem, że u nas był ksiądz proboszcz Marek Bożek i wiem, że dopuścił cię do pewnych archiwów. Tak, ksiądz Marek wyświadczył mi ten zaszczyt, że pewnego dnia spotkaliśmy się na parafii i weszliśmy do archiwum naszego kościoła ewangelickiego, który jest
musimy to powiedzieć, zabytkiem wielkiej klasy. No, pamiętajmy, kto jest jego projektantem. Langhans, czyli ten projektant, który kilka lat później zaprojektował sztandarowy zabytek Berlina, czyli bramę brandenburską. A kto oglądał Czterech Pancernych, to wie, tak, o czym mówimy, bo Janek Kos wchodzi w końcu w ostatnim odcinku na kwadrygę. Natomiast rzeczywiście jest tak, że kościół otwiera się również turystycznie, bo od 1 maja mamy wspólny bilet. Bilet, który naszych turystów zaprasza nie tylko do Muzeum Porcelany, ale właśnie również na zwiedzanie Kościoła Zbawiciela, czyli naszego Kościoła Ewangelickiego. A jeśli chodzi o archiwa, to ja myślę, że my z pastorem jeszcze troszeczkę tutaj będziemy podbijać ten element tajemniczości. Powiem tak, archiwa są naprawdę niesamowite, bo to są dla badaczy czy historii Wałbrzycha. Dla mnie osobiście, kiedy zaczęłam zajmować się i troszeczkę jakby robić projekty o Muzeum Porcelany, ale w ujęciu ludzi, którzy tam mieszkali, bo wystartowaliśmy w maju z fantastycznym projektem, który nazywa się Młode Głowy w Muzeum i my tam opowiadamy o życiu codziennym w Pałacu Albertich. Aby zgłębić dzieje rodziny Albertich, no to również sięgnęłam właśnie do kroniki Kościoła Ewangelickiego, z której się dowiedziałam, ile pieniędzy rocznie chociażby sygnowali nasi Alberti na podtrzymanie życia parafialnego, że tak powiem. Ile państwo Tilszowie oddali, już nie pamiętam, czy złotych pucharów, to znaczy podarowali parafii katolickiej, przepraszam, ewangelickiej. Więc to się jakby z tych ksiąg parafialnych, kto się ochrzcił, kto podlegał konfirmacji, nagle się okazuje, że można... Taka spowiedź parafialna. Tak, tak. Kto miał jakie długi względem parafii, to też jest bardzo ciekawe. Więc to są tego typu rzeczy, które my czytamy z wypiekami na twarzy. I te wypieki z jednej strony są dlatego, że samo obcowanie z dokumentem to już jest coś fantastycznego. No po drugie, wypieki biorą się stąd, że czasami odkrywamy właśnie historię, kto się zadłużył w jakim roku względem pastora. No a po trzecie powiedzieć należy, że to są bardzo, bardzo ciekawe i stare dokumenty. I te wypieki też biorą się trochę z wysiłku, ponieważ pewnie moi koledzy i koleżanki germanistki potwierdzą, że ci, którzy zajmują się oczywiście, bo nie każdy zajmuje się starymi dokumentami, że czytanie pisma odręcznego, XVIII-wiecznego, XVII-wiecznego jest potężnym wyzwaniem. Czyli też zgadywanką czasami po prostu. Czasami czytają. Rzeczywiście jest tak, że my pracujemy na tej zasadzie, że historycy biorą lupę i mówią, słuchaj, to może być na S, ale kończy się na N, a ja sobie myślę, aha, to może być to słowo, no bo pracujemy też z osobami, które chcą analizować teksty źródłowe, ale nie znają języka niemieckiego. I ja się nauczyłam czytać to pismo. To poligonem takim moim bardzo mocnym był Zamek Książ i rzeczywiście dokumenty właśnie z archiwum zasobu majątku Hochbergów, te XVIII-wieczne prowadzone fantastycznie chociażby za Konrada Ersta Maksymiliana. Więc jakby nie mam już problemu z czytaniem tego, ale zawsze mówię, że kiedy ktoś mi daje do rozszyfrowania dokument i do przetłumaczenia na przykład, to ja na to potrzebuję dużo czasu, potrzebuję okularów już niestety, bo wiek taki, ale potrzebuję też dobrej lupy, ponieważ to jest taki maczek, który na pierwszy rzut oka rzeczywiście wygląda, jakby ktoś sobie tak przypadkowo rysował szlaczki różnego rodzaju. Na koniec, powoli zbliżając się do finiszu naszej rozmowy, chciałem się zapytać o prywatne przedsięwzięcie, które organizujesz. Wiem, że będzie podcast. Ten podcast już jest. Z moim przyjacielem Januszem Ogrodnikiem pewnego dnia, kilka lat temu, usiedliśmy sobie tak zupełnie przy doskonałej włoskiej kawie, bo oboje jesteśmy wielbicielami absolutnie tego napitku i zaczęliśmy rozmawiać, że oboje kochamy Dolny Śląsk, oboje przyjechaliśmy do Wałbrzycha, ja wcześniej jako dziecko, Janusz całkiem niedawno i odkrywamy to miasto jakby na nowo, Szczawno, Wałbrzych, okolice. No i pewnego dnia Janusz mówi, słuchaj, a może my byśmy coś sobie tak, bo tak sobie rozmawiamy, przy tej kawie siedzimy po 3 godziny, ty mi opowiadasz historię Daisy, Marianny Orańskiej i nie wiem kogo, ponieważ ja w owym czasie bardzo mocno zajmowałam się herstorią. Janusz mówi, słuchaj, może byśmy coś zaczęli nagrywać, a ja, mnie nie trzeba długo namawiać, więc mówię, dobrze, no to coś pomyślimy. I tak minęły 2 lata, pomysł został rzucony, ale ponieważ oboje jesteśmy bardzo zapracowani, więc generalnie nawet takie znalezienie się na taki czas, jak tak, my teraz rozmawiamy, stanowiło pewien problem. No ale potem to się jakoś zaczęło wydarzać. W tej chwili na YouTubie mamy już 3 odcinki. W tym tygodniu pojawi się odcinek numer 4. Bardzo wszystkim dziękuję, którzy po pierwsze subskrybują już nas. Tak, kanał. Kanał nazywa się Śląsk. Historie fascynujące. No i my opowiadamy tam właśnie
w sposób, uważam, bardzo przystępny, to znaczy nie naukowy, nie akademicki, aczkolwiek bazujemy na faktach. To też nie jest tak, że siadamy wieczorem i mówimy, aha, wymyślimy sobie jakąś historię. Nie. To wszystko jest poprzedzone naprawdę potężną kwerendą historyczną, archiwalną również. Opowiadamy tam czy o ciekawych postaciach z naszej historii regionalnej, czy o regionie jako takim. No i ja się bardzo cieszę, że ten podcast zaczyna wychodzić, no bo na początku, ja powiem wprost, zmuszałam swoich znajomych, tudzież liczną rodzinę do tego, aby odsłuchali i powiedzieli, czy to jest w ogóle ten kierunek, kiedy jeszcze tego podcastu w ogóle nie było na YouTubie. Tak. Natomiast cieszę się też bardzo, że nasi znajomi, którzy Dolny Śląsk, właściwie Dolnego Śląska nie znają, mówią, ale fajna historia, to ja przyjadę i ten zamek, czy to miejsce obejrzę. Więc chyba ma to sens, a przede wszystkim to jest praca dwojga przyjaciół, która nam robi wielką radość, więc myślę, że to jest ta wartość dodana i ta wartość, która czyni też te nasze wysiłki chyba takimi, że wszyscy mówią, wy naprawdę kochacie to, o czym mówicie. I to jest fajna puenta tego, czym się zajmujemy. Magda, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem Magdalena Woch, historyk z zamiłowania i praktyki, ale przede wszystkim też i germanistka, która potrafi odkryć niejedną tajemnicę, która jest w naszym regionie. Oglądajcie oczywiście Regionale Tete-a-Tete, czytajcie Regional Info Sportowy Wałbrzych i zaglądajcie tutaj na nasz portal YouTube. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.